Krzyżowanie było jedną z najokrutniejszych form kary stosowanych przez człowieka. Prawdopodobnie pochodzi ono z Mezopotamii. Polegało na ułożeniu ofiary w postaci litery X lub T i przypięciu do drewnianego słupa kończyn za pomocą lin lub gwoździ. Następnie ciało na słupie podnoszono, by umieścić słup w ziemi. Ofiara umierała w straszliwych męczarniach. Krzyżowanie było popularne, szczególnie w antycznym świecie, choć znane są przypadki stosowania krzyżowania w średniowieczu, a nawet późniejszych czasach. Stosowano tę karę pomimo tego, że Konstantyn Wielki usunął ją oficjalnie w Cesarstwie Rzymskim w 314 roku. Najbardziej znane, masowe stosowanie tej kary to ukrzyżowanie około 6 tysięcy niewolników biorących udział w powstaniu Spartakusa, ukrzyżowanie 2 tysięcy Tyryjczyków na rozkaz Aleksandra Wielkiego, czy ukrzyżowanie setek chrześcijan przez cesarza Nerona.